Bo to rok to 42, to w 43 tak, wyszliście. Właśnie. To co, już front ruski już szli? Rosjanie? Nie. A czemu tak szybko? Dlatego, że było za dużo dzieci, za mało pracy, za dużo bałaganu, za dużo obciążenia, za dużo zwiedli, a za mało robili dla Niemców, dla obozu. Ale fajno było pół roku takie zarządzenie, że mogła rodzina się starać. O wyjście. Tak, że mamy, rodzina byli wszyscy w obozie, a taty jeszcze nie zupełnie wszyscy. Więc w ten czas się wujek z Kamionki starał, Dąbrowski, Straczyc i z Miesiączkowa. I po prostu pierwsze wnioski trzy zostały odrzucone. No babcia mówi. A potem dopiero jeszcze Kostek, nasz kuzyn, złożył jeszcze raz podanie. I wreszcie czwarty wniosek, że wujek Jaśku w Miesiączkowie dał mieszkanie i pracę tatowi. To dopiero mogliście wyjść. To dopiero tak. I w ten czas nie. To i tak Bogu dziękować, że takie. To przypadek, tak, że tak wyszło. Tak, to po prostu wiele rodzin. Kto miał kogoś, że mógł napisać mu pomóc. I pomóc. Ale jak wszyscy byli w obozach, to już nie było komuś. No i w ten czas myśmy szli długo do tego nakład 9 km. Ale to teraz tak, jakby te dokumenty przeszły, udało wam się wyjść, czyli wyszliście z tego obozu i zradźcie sobie, ja? Rób ta co chce ta. A no nie, wujek musiał nam zabezpieczyć i mieszkania i pracę. Nie, no ja wiem, ale no wujek był z kąt? Z Miesiączkowa. To jest koło gdzie? Górna. Górno jest tak większa miejscowość, to jest gdzieś koło Brodnicy? Koło Brodnicy. No tak, a tam Potulice były za Bydgoszczą. A no tak. I co, pieszo czy jak? Nie pieszo, do Nakuła. Nad Notecią. I potem po prostu pociągiem. Ale jak i co, to już nie wiem. Także wiem, wujek jak po nas przyjechał z tymi dokumentami, to jakieś tam pół bochenka chleba, to zaraz myśmy prawie, że nie jedli, bo będziemy jutro jeść. To tata po tych najmniejszych dzieciach, po wielkich rodzinach rozdawał. Jeszcze mama... Chleb. I jeszcze Krysię przynieśli ze szpitala, bo Jadzia już była dzień wcześniej, a Krysię zupełnie... Ale to w tym obozie? Rano, tak, aha, w obozie był szpital. To była tak zagłodzona, że taką miseczkę tego... Mama przechowała tego lagrowego obiadu, to tak jadła szybko, że myśmy wszyscy byli zaskoczeni. Zaraz wynotowała i zaraz jeszcze raz to jadła. Zaraz jeszcze zjadła. Tak, jeszcze nie miała 3 lat. Także to było coś niesamowitego. Ona to sama pamiętała. No a te nasze siostry starsze to wzięli w buteleczkę tego obiadu lagrowego na wolność. No i potem jak Miesiączkowie tam dali, a ciotka ugotowała zagraju kartoflanki, żeby to się rozgrzać, ale mówi, ojej, teraz wojna, nie można zabić, nie ma tam ani szpilki, ani coś. No ale no już ojej, jak dobrze, no kartofle swoje, jak będzie pójdł obiad. I myśmy się kąpali po prostu w szopie, żeby wszów i pchłów nie przynieść dla nich. Do domu. Do domu. A mimo to i tak się dostały. I tak się przeniosły. Tak. Ale to była tylko radość króciutka, bo wieczorem ktoś przyniósł 2 talerze, ktoś przyniósł 2 łyżki, ktoś tam przyniósł od sąsiadów jakiś kubek, ktoś tam jakiś garnek, ktoś jakiś piec żelazny taki na tego. I tak tego, no to będziemy tutaj w tej, u nich tam byliśmy w kuchni przywitani i w tej komórce będziemy mieszkać. Że w tej szopie? Nie, tam w komórce w domu jakiś, tak? Aha. 6-metrowa. I teraz przyszedł zaraz tego wieczoru, dla to naszą całką radość, Kroender. To jest kto to był? A to nadzór nad całą wsią, tak jak... Niemiec. Tak. Aha. A mieszka po sąsiedzku. Ale to Polak, który przeszedł na stronę Niemiec, czy Niemiec? Niemiec.
i powiedział, że po prostu nie może być na stylu. Mm-hmm. I teraz Stefka z Małgosią zaraz dostali tam nakaz pracy. No to już było wiadomo, no ale będą na wolności, to na pewno będą już nie głodni, jako tam sobie poradzą, oczywiście do Niemców. To w tym miesiączkowie wszystko. Tak. Teresa i ja zostaliśmy nadliczbowe, że mamy do rana zginąć. A, za dużo osób i rób to, co chce, tak, ale... Tak. Zginąć, bo... Nie ma być ludzi, bo będą wszyscy rozstrzelani, cały dom. A tam u wujka było 20 osób. Bo tej córki żona tej i tam z miasta uciekła cioci i siostra i z rodziną, także to tam już było. I naprawdę dla nas została ta komórka. No to ten piec żelazny i jedne łóżko i po prostu siennik pod łóżkiem. No i tam całe tego talerze i to na okienku niedużym. No ale już byliśmy na wolności. No i teraz co do rana? On do godziny 10 przyjdzie, żeby nas nie było, bo tego nie wiem jakim cudem. Teresę tata zawiózł do kurzętnika, do mamy brata. To ile z tego miesiączkowo było kurzętnika? Tak, ja już tam nie i tego. Także w każdym bądź razie, a ja byłam niesamowicie chora. Byłam tak bardzo chora, że mnie tata w chustce na plecach zaniósł do obcych ludzi, do Graszków, którzy się troskliwie mną opiekowali, do pracowników po prostu, co u nas pomagali w gospodarstwie rolnym. I co to była za miejscowość? To były te traczyste? Lorki. A to lorki były? Tak. Aha. I tata w tej chustce mnie położył na stół u mnie. Byłam niesamowicie wychudzona. I ta pani Zosia i ten pan Jasiu mówi, panie Dąbrowski, a co my z nią zrobimy, jak ona nam tu umrze? A tato mówi, to weźcie jakiś karton od butów i ją pochowajcie w ogródku. Hitler niedługo wojnę przegra, to ją przekopiemy na cmentarz. No, to żeśmy tam z 50 razy, jak potem panią Zosię odwiedzałam, to żeśmy tak zawsze to powtarzali. Ja przez 3 miesiące nie siadałam, nie łóżki nie radziłam, nie tego ta pani Zosia była tak jak aniołem. Wydłubywała kłosy z jęczmienia, mieliła na mójku kotem kawy i klejik taki gotowała i mnie karmiła tak nawet nie 1/3 łyżeczki, bo ja więcej nie połknęłam. Jęczmieniem gotowałam. Tak, na jęczmieniu klejik. I tym klejikiem byłam karmiona i też siedzieli na zmianę w nocy, palili w tym zielarzniaku. I piasek na takiej starej patelni grzeli, mi do nogów przykładali. Żeby ciepło. Także niesamowicie bardzo czuli się mną, opiekowali w dzień i w nocy. I byłam u nich przez 3 miesiące. Jak rozpoczęłam kaszleć, to ktoś tam przyszedł, że będą rozstrzelani, bo śpiega. Trzymają. Tak. No i w ten czas nie wiem, nie pamiętam jakim transportem, jak ci tego nic nie wiem. I także mnie do jego rodziców, do Graszków na Grodziczno. Tego Janka rodziców. Do tego pana Janka. A wie babcia, na co babcia była chora, nie? Nie, no mnie tylko z tej nogi śmierdząca ropa i krew leciała. Zakażenie tak, organizmu jakieś. I te pani Zosia mi tego. To tam było osłabienie tych wszów, tego wszystkiego, to było jedna rana. Od tego pogryzienia, od tego wszystkiego. Na całym ciele, wszędzie tego. No ale po prostu tego. I tam potem też jeszcze te następne 3 miesiące i ta sama sytuacja, ale tam już jak chcieli, żebym koło nich dalej ten klejnik jadła, to jak my tam trochę ubrali, ta babcia mi skarpetki zrobiła i taką czapkę, pilotkę, no to ja tam ledwie
z 5 minut jak się przewracałam. Ja tak musiałam być w łóżku, nie dało rady. Takie mięśnie słabe to wszystko. Wszystko było słabe, tak, i nie byłam. I ta sama sytuacja, tak, że po prostu też po 3 miesiącach, to było całe pół roku, nie widziałam rodziców i w ten czasie się zjawił tata. Jak go powiadomili, nie wiem jak coś, że już nie mogę być u nich dłużej, bo będą rozstrzelani. Znowu ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja. No i samej rzeczy, w ten czas tata mnie zawiózł do swojego brata do Mroczna. Mhm. Zawiózł do Mroczna, tam, a tam to już był wujek z ciocią. Swoi. Swoi, tak, byli kuzynki, kuzynowie ode mnie, tam mój starszy o rok, ale to już była to rodzina. I mieli też taką Ilkę małą, z półtora roku, no to nią się bawiłam, to trochę to już potem, no i między swoimi i trochę sił, a już u tych graszków, to mi tak do tej kasi, jedną łyżkę mleka od krowy dolewali. Także już tak stopniowo byli bardzo mądrzy ludzie, bo jakby mi dali coś konkretnego, za bardzo silnego, to ja bym od razu im zmarła. Może tak. Tak, bo organizm był tak wychłodzony, nieprzyzwyczajony do tego wszystkiego. To by było zupełnie, zupełnie tego. A tak to tak bardzo mądrze, najwięcej zawdzięczam tej pani Zosi, pani Janowi. Te pierwsze 3 miesiące, bo tam byłam najbardziej chora. Odwiedzała mnie później w Bratyjanie u najmłodszego swojego syna. Byłam na jej pogrzebie, odwiedzał jej mogiłę w Grodzicznie. No ale to już... Mówiła babcia, że z tatą swoim rozmawiała o tej sytuacji, że dlaczego do obcych, tak? Że za złe trochę babcia. Tak, ja potem mówię, no tato, Teresa starsza, i dałeś ją do cioci, a mnie to jak, no ale słuchaj, córuś, przecież byłaś tak chora, nikt nie myślał, że ty z tego wszystkiego wyjdziesz. Że przeżyjesz. I teraz tato, jak mnie zawiózł do tego Mroczna, tatę zobaczyłam, no to po pół roku, a tato do mamy. Tak, tak, już do mamy. A nie do mamy, no do ciotki. No i z samej rzeczy tato jak wracał, to wjechał do Kopańskich, a z tą mamą chodził do szkoły razem, to Mrocznie, i powiedział, słuchaj Franek, na polu jest moje dziecko, rób jak możesz, żeby ona nie trafiła drugi raz do obozu, bo już na tego nie przeżyje. Dobrze, możesz być pewny, Bernard, będzie wszystko w spokoju. A u Kopańskich Niemcy mieli biuro. I jedli, a spali gdzieś w innym miejscu. To zawsze jak poszli na kolację, to pan Kopański podszedł i listę sprawdził, kto będzie tej nocy wysiedlony. Bo nigdy nie było tam tydzień czy dwa dni wcześniej, tylko już jak szli, to dopiero przynaszali. Listę, bo jeszcze jedne biuro mieli gdzieś, ale potem tu było niby te główne. To jak oni jedli, to on sprawdził listę, jak to będzie z Mroczna wysiedlone, tak? A ze względu, że pan Kopański już nie był tego, więc bolszewicką wojnę przeżył, pierwszą wojnę światową, drugą, bardzo dobrze po niemiecku umiał. A to jest Edkiem, wujem Edkiem ten Kopański? Ojciec. Ojciec wujka. No. Aha. No. No i teraz, no tak rozprzyszedł, że potem Teresa. Że potem się Teresa No. I z samej rzeczy tak zawsze zaglądał mi, kiedyś patrzy, Dąbrowski będzie wysiedlony. No oni tam chyba jedli 6-7, a oni o drugiej w nocy, pierwsza, druga w nocy wchodzili. Do wujka, wujek miał być wysiedlony. I tak. I teraz patrzy, że będzie wysiedlony. Jakieś dziecko z wioski, takie stare jak ja, 12 lat w ten czas, chłopczyk napisał kartkę, założył po prostu tam za spodnie, za koszulkę, za cwetę,
i idź 2 kilometry polną drogą w zimę. Idź i jakby cię kto spotkał, to powiedz, żeś zabłądził i nie wiesz, gdzie do domu iść. Że ktoś był tak dobry i swoje dziecko dał o godzinie 8 wieczorem, jak to było po godzinie tam policyjnej. Mm-hmm. Nigdy się nie dowiedziałam. Kto to był? Tak. No i zaniósł po prostu to. Informację do wuja. Tak. Zaniósł i zaraz wuja tam z sąsiada wziął. Widzisz, zapomniałam, zawsze mówiłam, że z górki tego, a jak potem pojechałam. Nazwisko nieważne, nie? Tak. No i ten do saniów konie zaprząg. Jadzia, kuzynka moja, jak już tam byłam na tych saniach, to mi medalik położyła, nie wiem, czy tam na tasiemce, czy na sznurku, nie? I mówi, słuchaj, jak będziesz jakąś potrzebę miała, to no, pomóż się do Matki Bożej, ona ci pomoże. Dobrze, bardzo dobrze. Ugotowali mi kanę wody, taką dziesiątkę, i na tej kanie ja siedziałam. Obłożyli mnie taką słu od brędki naokoło, ja na tej kanie siedziałam, a ten woźnica siedział w przodku, trochę bliżej. Żeśmy jechali. Noc. No i zatrzymali nas partyzanci i zacięli kosami o tą kanę, bili tego i on mówi, że bierze dziecko kolegi i gdzie więzie, a oni, że ma broń, no jak tu kochani, dla Niemców wierzę, że jest tam mój wspólnik. Nie, on nie jest, on. A ja sobie siedziałam i tak mnie w to oko zakrwawiona byłam i porwała. No to widać, że przecięte, no. No, jeszcze trochę tam moje oko straciło. No. Dokąd woźnicy nie związani, takimi prowozami, to ja sobie siedziałam. A jak woźnicy związali, to ja dopiero Matko Boska mi ratuj. No to dopiero jeden wszedł, wziął mnie tam za tą czapkę do góry. Tak, on ma prawdę, też tu jest dziecko. No i dopiero tą kanę zobaczyli i nas puścili. A to oni w tą, tam próbowali to tymi kosami, a babcia tam schowana była. Tak, ja siedziałam na niej, no. No. Ja siedziałam tak obtulona, żebym tam za bardzo nie tego nie zmazła. No. I puścili was, bo to po partyzanci, Polacy. No Polacy, no ale przecież, że Polak że dla Niemców pracuje, że... Wuja wysiedlili, tak? Babcia tak, uciekła, tak. A wujka wysiedlili. No i ta Irka im też w obozie zmarła, co ja tam była. Tam i też do Potulic? Tak, tak, tak. Do Potulic, tylko później po prostu. Tak, tak, tak. No, więc... I gdzie babcię zawiózł ten woźnica? No i właśnie do mamy, no to do mamy. Tak, no gdzie tam do mamy? Żeby wszyscy zostali rozstrzeleni. Do sąsiadów. Mm-hmm. Do takich pieńkowskich w nocy. Ale to nie do Grodziczna, tylko gdzieś indziej. Do Miesiączkowa. Do Miesiączkowa, tam do tych, czyli z powrotem. Po sąsiedzku, tak. Tam, gdzie byli rodzice. Znaczy tam, gdzie byli, ja, po ulicach rodzice. Tak, 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 tak. No i teraz tego, a mama będzie, jutro będzie mama. No i ta pani Bieńkowska była taka niesamowicie czuła. Tam obtuliła, obmyła, obtygła. No i to nogę, tego, ale już ona była jako taka wujostwa. Zawsze nie tam bandażowana, jakaś tam skarpeta włożona, jakieś, bo to cały czas ciepło leciało. No i tak, że po prostu byłam. Jeden dzień, i w nocy zaraz z taką nietką spałam, bo one we dwie spały, rok po roku dziewczynki. No i teraz ta druga musiała iść w nogi. A ja zajęłam miejsce koło tamtej mietki. Mietka była niesamowicie. Nie płacz, zobaczysz jutro mamy. Dzisiaj jesteś u nas. Patrz, już nie jesteś głodna, już tego już dobrze. No i tutaj tam te oko mi całe tam zalepiła. No i na drugi dzień, no do mamy, no jak do mamy?
No nie można, na razie musisz być u nas, bo będziemy rozstrzygani. Tak, tak. A wiesz, no i tak było 3 dni. No a moja mama tak się spaceruje pod stodołą z Jadzią i z Krysią, Irka za nimi lata. A ja tak patrzę i tego, no i mama chodzi tu i popłakuje, ja tam z tamtymi się bawię. No i wujak Jasiu już tam był w domu w tym czasie i już nie wytrzymał. I przyszedł, mamę zamknął do tej komórki na takim małym stołeczku i broń Bóg, bratowa mu tu nie wychodź, nie wolno. A przyszedł do tego, do Binkowskich, a one, te dziewczynki, były zawsze równo ubrane, równe sukienki, to to starszą tam rozebrali i mnie ustroili. W tą samą sukienkę? Tak, i wziął te oba Binkowianki za ręce. No i przyszedł. A to jedno Binkowianko babcia była. No, w ten czas tego. Ja mówię, mamo, ty mnie wcale nie kochałaś. Ty jak tego, to Irkę kochałaś i wszystkich, a ja ciebie tutaj, no prawie że 1,5 roku masz, ty mnie widziałą. No. No, a mama mówi, ja cię bardzo, bardzo kochałam, ja cię lubiłam, ale patrz, jest dziecko wojna. No i tak jakoś tego. Ale chyba nie pamiętam, miesiąc, dwa i potem Arab chciał po sąsiedzku to gospodarstwo od nich wziąć. Binkowski. I oni już, nie z drugiej strony, i oni już chcieli, tego mieli tam tydzień czasu na przeprowadzenie się, to już im tam Niemcy poszukali mieszkanie i także już nie byli w obozie. Mhm. A myśmy potem musieli szukać mieszkania, no i na Traczyska. Aha, bo wuja do obozu wzięli, tak? Nie, wuja, nie, na drugie, wuja miał się tylko usunąć. A miał się usunąć? Tak. No i wy też musieliście się usunąć. Z Mroczna do obozu, a po prostu z Miesiączkowa, to był też brat taty, to myśmy musieli tak. Się po prostu usunąć z gospodarstwa, ale na szczęście nie do obozu wuja. Tak, tak, tak. I wtedy na Tetraczyska. Na Tetraczyska. A gdzie? Skąd Tetraczyska się wzięły? Dlaczego no, tak? Tetraczyska, no to jest od Górzna 9 km, prawie 10. I to jest tylko 9 budynków i wieś. Mhm. Także po prostu to jest, no bo tam był, tam było. To jest też w okolicach Brodnicy, tak? Też do Górzna, do tej samej parafii co Miesiączkowo. Tak, ale i tego, to tam nam dali jedną dużą izbę. Ale kto wam dał? Kuzyn. Aha. To był najstarszy brat mojego taty. A tata był 13. Aha. Więc ten kuzyn był, no prawie, że tak jak mój tata, nie no, trochę młodszy. Bo był najstarszy. Tam było dzieci. Tak, tak. No i także to, tam mieliśmy no już nie tego. I tam właśnie zachorowaliśmy na szkarlatynę. Ja i Teresa. I mówią, że szkarlatyna jest tak bardzo zaraźliwą chorobą. No może. Ale ani rodzice, ani Stefka, no oni nie tego, ale co niedziela przychodzili do domu. Ani Małgosia, ani Irka, ci Jadzia, Krysia. Nikt nie zachorował, tylko my dwie. To babcia i? I Teresa. I Teresa. I spaliśmy w jednym łóżku obok rodziców. I najpierw żeśmy się położyli, bo niesamowita temperatura. Na jednym prześcieradle. Ale potem, jak mama zauważyła, że skóra z nas schodzi, że jesteśmy no, bardzo zmęczeni, że trzeba nas troszkę przełożyć, no to mnie przesunęli na te łóżko, nie wiem jakim cudem, a Teresę przyszła ciocia Władkowa, podnieśli i to prześcieradło dali na podwójny, ale już tam tej skóry to było tak jak... Tak schodziło to wszystko z krwią, no, tak? Tak, wszystko. A mnie dali inne prześcieradło. I tak co tam, nie wiem, co 2-4 godziny mama nas troszeczkę przekulała. Żeby odleżeń nie było tego? I takim, ale to było, no to było niesamowicie, tak jak królika widzisz owciągniętego, tak człowiek sam wyglądał. Cały, były ciekawie oczy i
uszy. A wszystko czerwone takie? Wszystko było tego. Skóra złaziła. Wszystko bez jednego włosa. I to wszystko szczypiące takie, tak? Tak, i te paznokcie wszystko zeszły. To była tak okropna choroba, że potem tylko taka mgła wchodziła, nie? I taka i tego, ale to myśmy 6 tygodni leżały. Także mama nas takim wężykiem poiła. Taki czarny był z tego, także myśmy tam popijali co jakiś czas. Nie wiem, co tam było, ale tego i potem kiedyś tata, bo na tata na niedzielę przyjeżdżał i mama... A czemu tata przyjeżdżał na niedzielę? No, na tetraczyska, jo? Daleko tam, tu ta robota była dla cieśli. Aha, ale on jakby pracował już, czy dla Niemców ciągle robił? Nie, to ja nie wiem, co mi tam, potem w Rożentalu wiem, że tam coś... Aha, jeździli po prostu na robotę, tak, gdzie tam się dało coś na chleb zarobić. Tam, tak, jakieś baraki udali do spania, mm-hmm. I tam mama zawsze bochenek chleba wziął i tak, i tak. No. I jakoś tam, no, tak. Żeby coś tam urobić. No i tak, że po prostu... Mama płacze, że te dziewczynki nam poumierają, bo przecież wcale nie śmigają. A tata mówi, że za mało piją. Mm-hmm. A mama mówi, że prawie liter wypijają dziennie. No to wypłacą. No przecież taka temperatura, to wypłacą. Nawet tego więcej, no to tam mama naprawdę czuje się opiekowała. A później jakoś takie, ojej, byśmy tam, o kiedyś pamiętam, tak się przeciągnęłam. A Teresie w jakiś tam paznokryć z tym dużym nogą tego, Boże, jak ona płakała, bo taka pianka już narosła, a ja mówię... To pękło. Tak, więc to niesamowicie było. Potem jak już byliśmy tak troszeczkę taka już tego chcieliśmy już by trochę wstać, no to tam przy pomocy mamy, mama nam koszulkę włożyła, ale gdzie to już się przewracało i z powrotem do łóżka. To się słabe. No, to niesamowicie, niesamowicie to było. Później kiedyś ja płaczę, Teresie włosy rosną, a ja będę łysa. No ale mama mówi, to patrz, dobrze tego, to u ciebie też. U ciebie też urosną. No bo browiów nie było, rzęsów. Wszystko poschodziło. Tak, to było tak. To babcia tyfus pewnie też przeszła, co? Czy nie? Proszę. Tyfus też babcia przeszła, czy nie? Tyfus, bo może i drugi raz potem my, jak już Rosjanie wchodzili, to drugi raz o tyfus. Dwa razy na tyfus chodzili. Aha, to już jak Rosjanie to w 45. Tak. To, aha, no. No dobra, i teraz, no byliście na tych traczyskach, nie? Tak. I do którego roku tam byliście? Do 45? Do końca. Bo ciągle Arab był na gospodarstwie waszym. No tak, no nie było w ogóle, to gdzieś tam mam w dokumentach, że nie wolno nam po prostu było... Pod dom podchodzić nawet. Ja. Tak, nie wolno było nigdy wracać. No dobra, no to powiem babcia jak ten powrót teraz. No to do 45 traczyska, wy byliście najbardziej chorzy, a generalnie co, siostry... Tak, ale w ten czas po prostu to było... Było już tak, myśmy tu szkarlatynę przeszli wcześniej, a później się chorowaliśmy na tyfus. My pierwsze, nie wiem czy mama, nie pamiętam, ale także wszyscy. I ja już potem byłam mało wiele zdrowa. I w ten czas po prostu, no już Rosjanie wkroczyli, no to trzeba na swoje wracać. Mm-hmm. A ta chory Małgosia Stewka. Wszyscy mamy dzwonił. No to potem zobaczymy. Ona dzwoni. Tak, potem. Jeszcze pogadamy chwilę. No. Także. No czyli to 45 to tata chory na tyfus i kto jeszcze? Bo się tu... Stewka, Małgosia, Irka, Jadzia i Krysia. Mhm. A tylko babcia z mamą zdrowe. A ja już wychorowałam się. A mama nie pamiętam, także ja już byłam z tych pierwszych i już się czułam dobrze. No i w ten czas trzeba pójść. Czyli, aha, i dlatego wy wracaliście z mamą do Grodziczna. I w ten czas żeśmy szli do Leśna jeden dzień, żeśmy tam o 5 chyba wyszli. Ale który to jaki to był czas? Bo... 17 Rosjanie wkroczyli na Tarczyska. 17 stycznia. 45. Tak. Aha, dobra. Ale którego tam myśmy potem, w każdym razie, że zima śnieżna była i mroźna.
No i myśmy doszli do Leśna, tam żeśmy urodzini, ale wiadomo, jak po wojnie wszyscy wracali, wszędzie było ludzi dużo, wszędzie każdy potrzebował pomocy. No to z domu jakiś tam mama chleb zabrała i tam żeśmy coś pojedli. To myślę, tylko drugi dzień żeśmy szli do Mroczenka z Leśna, to też jest dużo kilometrów. I już w Mroczenku żeśmy nie mieli sił. A śniegu po pas. Tak, tak i tego. No i ostatni, tak jak teraz bym jechał do Mroczenka, to po lewej stronie pierwszy dom. Mm-hmm. Bo tam żeśmy pukali do jednych, drugich, to nie szło. Już po prostu tego i tu do ostatniego jeszcze. No i ten pan nam otworzył, a mówi, ja już mam wszędzie pełno. Ale to już panie teraz, jak już gdzie jeszcze dogrodzisz, no to już nie dojdziecie. No nie dojdziemy, na pewno nie dojdziemy. No to w śniegu zostawiliśmy, no to jak? No to przyniósł nam jeszcze słomę ze stodoły. I tak jak nam to słomę dał, to zaraz dziwi zakluczył. I już ci, co przed nami byli na tym korytarzu, no to trzeba było uważać, byśmy głowy do ciebie położyli, bo jakby tam, to by nas mogli w głowie pokopać, niechcąco. I no za zmęczenia uśnie to, i tego. To tyle tam osób z tego powrotu, że cały dom zawalony, że wy na korytarzu już, ostatni dom. Ostatni dom i ostatnie miejsce. W tej wiosce. I już na tym korytarzu nie było ludzi, nie było miejsca. Cały dom w ludziach spali tak. Ale i wszędzie, w szopach, i w szopach, i wszędzie. Tak, 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 taki powrót do domu, wszyscy wracali. No i teraz jak żeśmy tam po kubku wody dostali i po prostu szli dalej i spotkaliśmy, już ciemno było, Celestyna, który po prostu pracował u sąsiadów, u Taranowskich. Ojej, pani Dąbrowska, pani Dąbrowska, ojej, to Teresa, nie to Stasia, no Teresa, nie Stasia. Aha, no to byliśmy podobne do siebie. No to chodźmy do domu. Nie, tam nie ma po co wy tak późno wracacie, tam nie ma nic. A jak nie ma nic? No to zapalimy lampę, to zobaczymy. Tam nie ma lampy. No to... To świeczkę, ale tam nie ma ani zapałków, ani tego, no to może jakąś lampkę. I pani Dąbrowska, tam nie ma nic. Jak to nie ma nic? Tu nie ma zdziwiów, nie ma łóżków, nie ma nic. A budynki stoją, budy stoją. Budy stoją. No to, to pójdziemy do Kurzyńskiej, bo tak żeśmy od tego i od Kurzyńskiej wzięli świeczkę i zapałki. I żeśmy poszli, no to... ciemno już, jo? Tak, tak. Szybko, bo to styczeń, nie? No i potem ten Straszewski tam, i pani Kurzyńska, pan był na wojnie, czy w niewoli, nie wiem. No i ta dwójka dzieci, Stefka i Ludwik. Stefka miała potem za męża Czaplińskiego, już nie żyje. A po prostu Ludwik gospodarzuje dalej po rodzicach. Mm-hmm. No i byli tak niesamowicie dobrzy, że myśmy u nich 3 tygodnie mieszkali i oni nas żywili i dochodzili tam, od nich wzięli wiadro, widły, szpadę. Babcia z mamą. Z mamą, bo Rosjanie w kuchni i tam w pokojach niby konia nie było. No była słoma. Obornik i on normalnie w domu? Tak, w domu. Nie było żadnych drzwi w żadnym domu. Od wyjściowych między pokojami nie było żadnych drzwi nigdzie, nie było żadnych dźwięków od żadnego pieca, żadnych kręgów tam do gotowania, do tego żadnego garnka, zupełnie nic. Była u nas tylko dębowa, duża, trzydrzwiowa szafa. Nie dali rady ukraść, wynieść? Nie dali, tak, nie dało jej się tego. Poza tym nie było zupełnie nic. Ani łyżki, ani talerza, ani gaści opału, ani siekiery, ani łyżki, ani widłów, no zupełnie nic. No i potem ksiądz na ambonie, taki ksiądz Jankowski był przez całą wojnę, to mówił, ludzie, jak już nie chcecie, w dzień to w nocy oddajcie im łóżka, oddajcie im
nie my tego, coście pobrali, oni wychudzeni wracają z obozu i teraz nic nie mają, żadnych drzwi, żadnego łóżka. No miejcie miłosierdzie nad tymi, którzy już tyle wycierpieli. No bo lorki nie byli wysiedlone, bo tam ziemia bardzo słaba. To nie było sensu, Niemiec tam nie chciał iść po tak, prostu. No tak. Właśnie. A że ludzie byli ubożni. Niemiec na byle jaką ziemię nie szedł. Tak. Także same rzeczy. Tak. A nasi dopiero po 3 tygodniach wyzdrowieli, dopiero tato tam przewiózł to, co tam mieli, a co mieli jedną taką kastę, co mama ubrania wkładała. I resztę było to wujostwa. Mm-hmm. Ale potem Niemcy nam łóżka w nocy, wszystkie drzwi do nas wrócili. Od mieszkania, wszystkie drzwi wrócili. Wszystko co tam, drzwi, babcia mówiła, te drzwiczki od pieca, ale już tych kręgów już nie. Już kręgów nie, już ten od popiołu też nie. I w pokojach też tak jak zawsze nasi jedne do paleniska. No ale już tam jako tak, że można było zamknąć ten dom. No i tak żeśmy te 3 tygodnie byliśmy, chodziliśmy cały czas do Kurzyńskich, a oni też nie byli wcale bogaci, no bo jak chłop na wojnie, a dziadkowie starzy, to dziadkowie spali w jednym łóżku, ta mama obok w drugim, mały Ludwik w łóżeczku, a ta Stefka w łóżku, w nogach u mamy, a my na sienniku i potem mama go do stodołu wynaszała, go do szopy, żeby był cieplejszy. Mm-hmm. I na sienniku spali, bo tylko w tym jednym piecu palili, bo też nie mieli opału. No tak. My mieli chyba 2 krowy, to potem nam, nie wiem, liter czy pół litra przez cały czas dawali. Mleka, żeby mleka było z czego tam jeść, znaczy no żyć, tak, no, tak, tam, tak, bo nie było nic, nie? Tak. I potem dopiero jak u nas się Agnieszka urodziła, to wujek Gorzka z targowiska na prezent, na chrzest dali nam krowę. Mm-hmm. I dopiero w 1947 roku mieliśmy swoje mleko i swoją krowę. I też żeśmy już ludziom dawali, ci co jeszcze nie mieli krowy, mleko. Mleko. Po litrze, po pół, jak ta mama dzieli. No, ale jak Agnieszka? Jaka Agnieszka? Ta Gwiazdowska się urodziła po wojnie. A ona się po wojnie urodziła? No, na 47 roczny. Ojej, to wy do obozu pojechaliście w 10, jo? Poszliście. Tak, tak. Wróciliście w 9, no bo mała... Nie, mała się urodziła dopiero. Tak, 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 9. A Agnieszka się urodziła po wojnie. No. Kurde, pradziadek to był robotny. No no organizm matki słaby, nie? To mm-hmm. Tam też nie było tamtych środków. I jak Agnieszka się urodziła, to od z taty strony czy z mamy strony? Babci brat to był, bo też to krowę wam dały ona na chrzest. Prezent, żeby po prostu już mieli mleko. No. To który to był? 40 który? 7. Styczeń. No dobra, wy w tym 40 w sumie, a jo, na początku, na styczniu 45 przyszliście i co, pradziadek ile tam, z miesiąc, 2 miesiące, kiedy? Tam luty, marzec, kiedy? Bo oni wyzdrowieli i przyszli jakimś tam cudem. To nie byli do końca zdrowi jeszcze, tak? Po 3 tygodniach, tak jak myśmy po prostu, może nawet i cały miesiąc. Nie, bo dopiero oni jak wrócili, no to potem, bo to nic nie było. Po tym tyfusie? Tak, po tym tyfusie, no to potem tato wziął te konie i ale tu nie było nic opału, a to jeszcze było zimno. Luty, marzec, no to od to co tam torf był i jakieś tego, to tata 2 razy tego opału tu przewiózł. Mm-hmm. No jak potem myśmy tam tego, to jeszcze ten Henio mówił, no co to, wujek ma swoją łąkę, swoje pole, a tu od nas tego. No, no i dobra, babcia, ja myślę, że na dzisiaj możemy kończyć, bo już się późno, ja do dzieci pójdę, a już tak chyba najgorsze mamy za sobą, myślę. No wiesz, po prostu może tak. No potem wiesz, można jeszcze to dodać, że
taka urna dawała konie, to dawali dla tych Polaków, to takie byczki do w polu. No i tato nasz bardzo chorował. Także samej rzeczy naprawdę nie było w czym pole obrobić. Ale te 16 jakby hektarów dalej zostało? Tak, zostało zaniedbanych, tylko bo to ten była też tylko służba robiła. U Araba? Arab był to Polaków też miał? Na wojnie był. Aha. No i potem nawet tato tam znalazł list, że chyba już oni uciekli. Nie wiem, tego, czyli tego, że zginął na wojnie. Ten Arab? Tak. A służba polska była, czy nie? Tak, polska. No, to nie dla Araba robić nie chcieli, to normalne, nie? To u was jeszcze była taka ziemia trochę lepsza, że jakby no... A tak, jeszcze. Tam nasza nie była zła, teraz jak Piotr, to zupełnie dobrze gospodarzy. A to oczywiście.